Witam wszystkich w nowym roku. Mam nadzieję, że wszyscy są obecni. Trochę wybaczcie moją ostatnie ostatnie dni małą aktywność na kanale. No co prawda był live i nawet live się, bo mi się telefon rozładował, a on się wrzucił, zapisał w YouTubach i sporo osób niestety widziało to. Tą tragedię moją, Mateuszka dziabniętego, ale taki już jestem czasami też. Ja tutaj coś nagrywałem w ostatnich, znaczy jak byłem tutaj, byliśmy na Sylwestra i Nowy Rok, ale to tak kurde, no nie szła mi gadka, nie szło mi to, więc próbowałem w 4K nagrywać. I w sumie tak patrzyłem na ten filmik, nie wiem czy to jest jakaś różnica, może jakbym na telewizor wrzucił to pewnie by była widoczna różnica, ale ja to na komputerze oglądam. A właśnie, a wy zazwyczaj gdzie oglądacie Mateuszka i YouTube'y? Na telewizorze, telefonie, tabletach? Weźcie napiszcie, to mnie ciekawi. Bo ja to zazwyczaj na komputerze. No takiego mam laptopa i na nim to się odbywa. Kurde, gdzie jest ten drugi koniec tęczy? Tutaj. Tam, gdzie jest tęczy koniec. Plan jest, proszę Państwa, mianowicie taki, że... w ogóle jak macie ochotę zobaczyć, a to za chwilę. Plan jest taki, że muszę znowu ruszyć zetora, bo trzeba owcą... Ale weszła zgrabnie. Owcą trzeba jedną roleczkę. I zostaną tylko dwie rolki dla krów. Ale może miesiąc czasu z tego wyżyją. Za łajza. Dzień dobry. Przydałoby się im tu słomę przywieźć też. Więc może to zrobię. Słomę i na pewno muszę, o, krówka zobaczyła pieska małego, tą siatkę wyrzucić. Krówka w szoku. Słomy by się przydało tu im trochę przywieźć, nasypać. Także może to też zrobię. Benika już całuje. Ten jak syczy. Normalnie słychać jak się gotuje. Bo to płyn chłodniczy gotuje podobno, ta. No to dobrze. No i muszę wziąć traktor, rolkę dla owiec zawieźć. I będziemy im tam rozwijać, bo już tamta się skończyła. Siema Boluś. Siema osły. Jak tam? Zimowa sceneria? Nieciekawka, co? Znaczy ciekawie, ale... No tutaj na live'ie bączki ktoś kręcił, żeście mnie podjudzili, żeby robić takie imprezy, ale nie wyorałem bardzo, tylko tyle będzie lepiej rosło, nie? Kurde, co za akcja. A w ogóle to w 4K jak nagrywałem, no to nie wiem, włączę wam teraz, co nagrałem w 4K. To było z dnia, jak śnieżek świeżo spadł, ten co tutaj widzicie. Napiszcie, czy to jakąś różnicę widzicie, albo nie piszcie, no nie wiem. Ale włączę wam tak, żebyście zobaczyli, jak to jest. Ale pięknie las widać. Mam w ogóle, teraz mam GoPro tutaj i widzę was, widzę siebie. Widzę, co wy widzicie, o. Patrzeć, czy coś tu się rusza. Raz kiedyś tu szedłem, a tu taki szczupak wielki, skurczybyk poszedł. Hager tam siedzi. Chodź tu na chwilkę. Dobra, przyjechałem po siano, żeby tam rzucić krową. Kura się wystraszyła i na dach spierdzieliła. Dobra jest?
na momencie. Pek, pek, pek. Ok, muszę wziąć ten widły i trochę siana tu nawrzucać. Zigły widły. Gdzie te widły? Bo tam są. Plan jest taki, ponieważ tutaj już to przebrały te, jak one się nazywają, osły i krowy, i to sama słoma, której one nawet nie chcą już, bo jak tam im rzucimy świeżej, to one jedzą, wyjedzą. Ale jak już tak tutaj ona stoi trochę czasu, no to widzicie, to ja planuję to zabrać tam, tu im dać świeżej, żeby te ziarna sobie, co one tam wybierały, i tam tym pościelić trochę, tak wiecie, żeby trochę się tam coś robiło tego. No i tak, zabrałem to, co już nie jedzą, i czekaj, osioł, osioł, przesuń się. Zabrałem to, co nie jedzą, i tam już pościeliłem, gdzie te największe mają te towar, gdzie zrzucają. No jeszcze jedną przyczepkę, jedną tą, nie wiem, tych samochodzików 4 czy 5. Także troszkę towaru było wywiezione. Już chyba zetor się zagrzał. Przepraszam panią. No i stanie jak osioł, a to ślica. No nie, no idź. No idź. No i podniesie nogę. No i tam im trochę pościeliłem. Teraz tylko rolkę przywiozę dla baranów do stodoły, żeby móc rozwijać i zrzucać im tam. Agiński. I tyle. Odejdź. Ty, Boloński. Uspokoisz się? To się uspokój. Uspokój się, Boluś. Odejdź. Mają tu już pościelone. Tutaj błoto też z przodu, ja wiem. Błoto i pełno towaru krowiego. A Bolek, rogi w dół. Cześć mała! Dobra, niech się grzeje. Zobaczymy, czy coś to dało. Niewiele się dzieje. To zima. A u mnie nigdy wiele się nie dzieje w sumie. Obroty mam małe.
Słuchajcie, te moje spawania to się na nic nie nadały. Dlatego, no bo krzywo wymierzyłem i tam nie dotykało. I ten kurde drucik i moje skillsy, wszystko razem, ale mam lepszy pomysł. Łańcuch taki krótki na zaczep, tutaj zaczepić i tylko przez to fyk, fyk, i on się będzie już trzymał na ciasno. Znaczy no tak wymierzyć, żeby było ciasno, rozumiecie? Od tego łańcuszek i on się będzie zaczepiał z powrotem o to, będzie się tej rury całej trzymał. Bez zaczepów. Zamykamy i po akcji. Pościelone. A jeszcze później przyjdę, to muszę to rozpakować. Muszę im to rozpakować. I co? I zrzucić trochę towaru. Wow, ślisko. Szybka akcja dzisiaj. Taka, nie wiem czy, no ale dobrze jest. Paczkę będę znowu robił z Polski z częściami do Zetora. Ten do obrotomierza, ten cały. Ten cały, co ta linka do niego wchodzi. Karol mówił, pokazał, wysłał linki i no jeszcze tam parę rzeczy, bo teściu akurat płytę tam też jedną czy dwie muzę, także taką małą paczuszkę można zrobić. Słuchajcie moi mili, powiem wam, że kamera fajna, ale baterie żre też fajnie. Pewnie jakieś ma włączone te bluetoothy ciągle. Muszę to wyłączyć. Pies... Chodź. Chodź, idziemy. Nie uciekaj. Nie uciekaj. Idziemy. Idziemy. Chodź tu. Się nie chowaj do Beniki. Chodź. Ty brudasie. Co za brudas. Cała w popiele. Popielniczko ty. Muszę ją nieść, bo jak ją puszczę, to zaraz mi ucieknie z powrotem. Ostatnio już byłem na górce i ją puściłem i uciekła mi z powrotem pod chatę. Muszę ją tam schować, bo tato pojechał i nie wiem gdzie pojechał, czy będzie zaraz, czy będzie później. Także kurde, lepiej go schować tego psa. Ale ciężkie bydle. Także, sorry, że nie odpisałem na liczne komentarze, ale no trochę jak już się tak do tyłu jesteś, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i czwarty dzień, no to już później ciężko nadrobić.
coś będzie się działo. Mam nadzieję, kurde, że mi dowiozą ten gnój. Dobrze by było, żeby dowieźli gnój, to byśmy zrobili poważną akcję. Tora zapakowali, tu jednym pakowali, drugim rozrzucali. Fajnie by było, ale nie wiadomo, czy dowiozą. A temperatury mają być w Kanadzie jak nigdy w styczniu. Pokazują koło 1, 0, także by było tak minus 1, minus 2. Jakby było minus 2, to by było super, można by rozrzucić. No nie wiem, jak to będzie. Na razie tak ma być. Zobaczymy, co się wydarzy. Także dzięki za dzisiaj. No i do następnego.